Można zdobyć wykształcenie, można zdobyć zawód, można zdobyć jakieś ważne wyróżnienie i być wykształconym specjalistą, nauczycielem, lekarzem, inżynierem, dobrym mechanikiem, ale tutaj potrzeba czegoś więcej. Zauważamy, że w życiu potrzebny jest jeszcze inny dar, dobroci serca, dobroci serca. Dzisiaj usłyszeliśmy zarówno w pierwszym, jak i w drugim czytaniu właśnie tę szczególną prośbę. To słowo wyrażało tę prośbę o to, aby właśnie te owoce Ducha Świętego były waszym udziałem. I tutaj, przygotowując się do bierzmowania, na pewno była zwrócona uwaga i pewne rozważania o darach Ducha Świętego, dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Tego potrzebuje chrześcijanin. Tego potrzebuje chrześcijanin, aby móc realizować Ewangelię, żeby być nie tylko dobrym człowiekiem, pozostawiać po sobie ślady dobra, ale my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby być dobrym chrześcijaninem, żeby czynić to w imieniu i ze względu na Pana Boga, żeby nie tracić, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, tego monitoringu właśnie z oczu spraw Bożych. Bo jesteśmy przeznaczeni nie tylko do tej perspektywy życia doczesnego, do tej perspektywy kilkudziesięciu lat, ale my jesteśmy przeznaczeni, to jest ten wielki skarb, to jest ten wielki dar do życia wiecznego. Perspektywa chrześcijanina jest bardzo odległa. To jest wieczność. I po imieniu każdy z nas został wezwany i zaproszony właśnie do udziału w Królestwie Bożym, w Królestwie Wiecznym. I właśnie tę drogę do tej wieczności, drogę do szczęścia wiecznego realizujemy w relacji z osobą Ducha Świętego, który nie jest jakąś energią, nie jest jakimś wiatrem, byśmy powiedzieli, który sprawia szum, a to jest osoba Boga, osoba Ducha Świętego.